Cześć wszystkim, w kolejnym dniu. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w Sydmów. Wczoraj, jak widzieliście, pojechaliśmy do kawiarni, spisaliśmy liczniki i pogoda się zepsuła. Była taka, że co chwilę był grad, deszcz, słońce i wszystko na przemian, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy szaleć. Pojechaliśmy do domu i dzisiaj przyjechaliśmy sobie do miejscowości Sydmów, która jest niedaleko. Co się? Cześć wszystkim! Przyjechaliśmy bez naszego psa, wiecie co, bo cały czas jeszcze szkolimy. Cały czas szkolimy Molly do tego, żeby nie piszczała wychodząc na spacer. I wspominałam chyba ostatnio, że szukamy psiego psychologa i trenera. No i znalazłam bardzo przemiłą panią, która do nas przyszła do domu w zeszłym tygodniu. I 2 godziny mieliśmy konsultację i szkolenie właśnie naszego psa. Pani nam pokazywała, jak ją szkolić. Generalnie chodzi o to, żeby zmienić jej stan emocjonalny, w którym ona no niestety jest tak podekscytowana tym, co się dzieje dookoła i tym, że zaraz wyjdziemy na spacer, że już nie jest w stanie nic innego zrobić, tylko po prostu piszczeć, skakać, machać ogonem, dyszeć. Jest w takim stanie ekscytacji, że już nic do niej innego nie dociera, więc ćwiczyliśmy całą sekwencję, która się dzieje wokół tego wychodzenia na spacer i tego, jak należy ją w pewnych momentach kluczowych rozpraszać i jakby tak oduczać pewnych zachowań, które prowadzą do takiej właśnie ekscytacji, gdzie już pies nie jest w stanie po prostu nic więcej ogarnąć swoim psim mózgiem. Dosyć długa droga przed nami, ale jestem pełna nadziei. Nie tak jak ten tu obok, co stoi. To ja. Bo jest bardzo sceptycznie nastawiony, ale ja się uparłam, że to się da jednak naprawić. Tutaj jest. A co to jest w ogóle? Jak to się nazywa? Nie wiesz, nie? Jacob's Ladder. Jacob's Ladder. To jest drabina Jakubowa, tak jak z Biblii. Chyba się przyśniło Jakubowi drabina do nieba. To jest drabina Jakubowa. Wow, jaki odpływ! Ale super. Słuchajcie, zabrakło morza. Tam jest Peak Hill. To co tak. Wchodziliśmy. To na tym pierwszym? Tak, albo ten pierwszy, albo chyba ten pierwszy. Tutaj na górze dam wam linka do tego, jak byliśmy tam na samej górze, na tamtym wzgórzu. Tam nie wiem, czy będziecie widzieć, za mną jest tutaj fajny taki budyneczek stary, ale nie wiemy, co w nim jest. Może jakbyśmy podeszli bliżej, to by była jakaś tabliczka, ale na razie nie ma. Żonkilów pełno, czy żonkili. Ojczyzna, polszczyzna, żonkili czy żonkilów? Żonkili. Chyba. Nie wiem, i tak mnie nie słychać. No ciebie słychać, teraz cię słychać. Także żonkili chyba, nie no, żonkili. Żonkili pełno, takie połacie, zobaczcie, porobione. Jak polecimy dronem, to może będzie widać, bo jest kilka jeszcze takich. Widok super, pogoda ładna, trochę wieje, ale niby jest 10 stopni, więc nie jest tak źle. Pytałeś mnie, z czego słynie Sydmew? Słynie z plaży. To już pokazaliśmy plażę. I znajduje się we wschodnim Devonie, który jest takim krajobrazowym, no może i tyle parkiem, co terenem, no nie jak to powiedzieć, outstanding beauty. No nie wiem, jakie jest. Ponadprzeciętnie ładny teren tutaj jest. Że jest ładnie. Że jest ładnie. Sydmów słynie z tego, że tu jest ładnie. No i co? Dało się. Dowiedziałam się ciekawostki. To jest w sumie fajna historia. W 2008 roku kanadyjski milioner o imieniu Keith Owen przyjechał tutaj na wakacje i miał zamiar tutaj przyjechać po prostu na emeryturę już swoją spędzić tu. W międzyczasie dowiedział się, że zostało mu tylko kilka tygodni życia i słuchajcie, podarował Sydmew ponad 2 miliony funtów. Dostał raka płuc. I Sydmew w związku z tym dostało 2 miliony funtów, słuchajcie, jako darowizny. Przymiło z jego strony. Miło. Jakby jakiś milioner chciał sobie w Exeter dożyć spokojnych dni, a zostałoby mu mniej niż 2 tygodnie, to zapraszamy do nas. Mamy pokoik, nawet swoje łóżko udostępnimy na 2 tygodnie. Chętnie przyjmiemy darowiznę. Tak. Nie będziemy się opierać jakoś tam za bardzo. Co jest tutaj taką dość częstą praktyką, to zobaczcie, w miejscach takich jak te, które są ładne i żeby sobie ludzie mogli przysiąść, przycupnąć i posiedzieć, ławki są dedykowane. Nie, one nie są sponsorowane, nie? Mogą być? No. Mogą być, to nie wiemy dokładnie, ale w każdym razie są dedykowane czyjejś pamięci. Zobaczcie.
I przez to wszyscy wandale tak bardziej jednak szanują to i nie są te ławki w żaden sposób zdemolowane. Ależ tu piękny widok, kochanie. No to patrzymy. Ale tu ładnie. Ale tu ładnie. Dobra, koniec patrzenia. Na środku parku, przy płotku, gdzieś grób. 21 lat miał chłopak. Pewnie się rzucił, nie? No to... Myślisz? Dlaczego by było? Nie wiem, ale Anglicy mają bardzo takie podejście luźne do tego, gdzie chowają swoich najbliższych. To wcale nie musi być na cmentarzu, słuchajcie. Bo to jest tak. Normalnie... Normalnie to płyta grobowa. To nie jest cmentarz, gdzie my jesteśmy, to jest po prostu park taki do chodzenia. Ale nie jest napisane, że jak zginął i dlaczego. No nie. Nie jest. Ale znając życie, na pewno nie jest to spokojna historia. No to jednak, chociaż nie no, to musiała być jakaś tragiczna śmierć jak na 27 lat, ale spotkaliśmy następne groby jakiejś starszej babuszki, więc ona podejrzewam, że nie spadła z klifu, tylko jednak jest to typowy grób upamiętniający ją. Może bardzo lubiła tu sobie siedzieć na ławeczce i kontemplować widok. Może. Moje ulubione miejsce. Zobaczcie, tak jak na dużej ilości plaż angielskich psy mogą wchodzić tylko w określonej części roku. Tutaj jest od 1 maja do 30 września niestety zabronione, więc jeszcze w tej chwili mogą sobie pobiegać, a później już dupa, trzeba szukać. Jak możecie zobaczyć, drabiny Jakuba, tak się nazywa to miejsce, jakbyście kiedykolwiek szukali. Zobaczcie, jesteśmy tu. A cała plaża się ciągnie jeszcze daleko, daleko, daleko. Także jest gdzie chodzić. Zobaczcie, właśnie sprawdziłem, pół godziny temu był odpływ, ten najkulminacyjny punkt. I możecie zobaczyć, jak jest duża przestrzeń odsłoniętej plaży. Normalnie woda podchodzi aż tam na kamienie, widać takie linie, a w tej chwili jest aż tu, więc jest dobre 50 metrów morze odeszło i patrząc po tym, to z jakieś 3 metry się obniżyło. Już wiem, dlaczego nigdy tędy nie szliśmy, bo zawsze jak tutaj byliśmy, to był przypływ, trzeba było iść po tych kamieniach i po nich się idzie bardzo niewygodnie. Więc nigdy się nie tarabaniliśmy tak daleko. A teraz zobaczcie sobie, idziemy po wodzie. Chodzimy po wodzie. Ale tak tylko troszkę. Więc w butach do hajkowania nieprzemakalnych możemy sobie spokojnie tędy przejść. I jest fajnie, więc odkrywamy nowe kawałki plaży dzisiaj. Akurat nie nagrałem.
A mówiłem, że czasami jest tak, że jak jest odpływ i później woda przychodzi, to się można zamoczyć. No i właśnie, ja buty całe mokre, Magda też. Pogoniło nas stamtąd. Taka scena z Titanica miała być. Słuchajcie, ale to jest glina. To nie są skały. To jest miękka glina tutaj wszędzie. No to zaczynamy. Drabin nie jest wiele, więc nie jest źle. Ale są takie... dość ostry kąt jest. Trochę takie jak na statkach. Zobaczcie, widok ładny. Idzie się fajnie. A zadyszka to przez to, że tu inne ciśnienie. To by było na tyle. Nie będzie ciacha. Zamknięty. Fajny amfiteatr, gdzie one tam odbywają się koncerty. Oczywiście jak nie ma COVID-u. Jak możecie zobaczyć, przeszliśmy już całym tym deptakiem. Wyszliśmy z tyłu ogrodami, tam Magda wam pokazywała na pewno. Teraz jesteśmy po drugiej stronie tej góry, gdzie, jak możecie zobaczyć, tutaj na dole jest ścieżka. I tą ścieżką się przechodzi z jednej strony na drugą. Teraz pójdziemy tutaj na koniec tego deptaku. Deptaku. I pokażę wam miasteczko Sidmouth. Tam można wejść na drugi klif z drugiej strony i iść dalej. Tutaj cały czas widać, że jest odpływ, także ta woda, zobaczcie, normalnie to jest wszystko osunięte, dlatego nie ma dojścia. Zobaczcie, jakie domki tutaj pokryte strzechą. To jest wszystko dużo bardziej ładne i oświetlone w lecie, także na pewno w lecie tutaj też jeszcze przyjedziemy nieraz. Cała promenada tam można przejść też, także jak na niedzielny spacerek to jest spoko, zwłaszcza jak jest ładna pogoda i chce się przejść, to tam na High Peak aż do góry przejść to jest dobre. Kilka godzin spacerku i można się zmęczyć. Tak, polecamy Sidmouth. Aha, to już? Jak... Magda wpadła, jakby miała jakąś wypowiedź zaplanowaną. Już nie mam gadanego. No dobra, to już nie mamy gadanego, vlog się kończy. Teraz wracamy do domku na jakieś ciacho i na jakiś obiadek. Dawka powietrza zaaplikowana, starczy na kilka dni. To co, do następnego? Do następnego. Trzymajcie się, nie zapomnijcie dać lajka, subskrybować kanału i na razie. Do zobaczenia. Cześć! Cześć!